widać, że tak się wjeżdża na występ. Dawaj na scenę prosto. Teraz wam zdradzę tajemnicę moich występów i tej energii. I co ty z tym robisz? Ale powiem ci, że nie oswoisz się z tym. A teraz przed wami... Ja pierdzielę. Witajcie, Torwar! Wszyscy mówią, tam, że patrzę się o pało. Skasuje na takie Porsche za jeden występ. Wiadomo, ile tak kosztuje bilet, ile osób, no kurde. To musi takim Porsche z tą wyjeżdżać. Lubisz na prawym jeździć? W ogóle. Widzę. Daj mu. Au! Na zimnym najlepiej, to jest najlepiej. No. Jaka rata za to jest, co? Do dogadania wszystko. Tu jest przetarte, tu palił papierosy ktoś. 200 mogę dać za to. Co nowego? Co nowego? Mam taką, mam taką. Korci. Przyprowadzę ci, jak się już najeżdżę. No właśnie. A ta trochę długo wisi, czemu ona się nie chce sprzedać? Ta? Nie, ta jest w miarę świeża. Któraś granatowa jest za 265? A, no to ta. No. Patrz, jak śledzi ofertę. Pewnie dlatego, że jest granatowa, co? Podejście chcesz zrobić? Jak jest... no, tak, właśnie jest granatowa, nie jest czarna, ale jest bardzo ładna. Też się dziwię, że jeszcze stoi, szczerze mówiąc. No właśnie. Bo te 500-ki zawsze szybciutko. A co tutaj? A to jest ta za bańkę? Tak. Fabrycznie nowa. No dobra, no ale za bańkę. No, taniej nie będzie. Znaczy wiesz, to jest znowu pomnik, czyli bałbym się tym wyjechać. Tak, tym już szkoda jeździć, to prawda. To teraz ostatnio weszło, co? To weszło. Ale no, wysoki profil. Ja piję. Ona ma powietrze, czy tak wygląda? Nie, tak ma być. Jezu. Ty, ale to jest dziewica. Zobacz na wnętrze i zobacz na przebieg. O, ale w automacie? Automat, Japonia, 6 cylindrów. Pachnie. Ale pachnie. 33? No. Niecofane. No mam też G-klasę, widziałem to, ale powiem ci, że ja mam takie, no ja nie wiem, nie? A zobacz sobie, a obejrzyj sobie. Znaczy, powiem od ci razu tak, ci powiem, już jest sprzedana, sprzedała się w jeden dzień. Jezus. Czeka na odbiór. Wyobrażasz sobie jakiegoś bardzo bogatego, nisłorosłego faceta, który to kupił w garniturze. O, jest coś dla mnie. Powiem ci tak, bardzo sympatyczny. Pan Tomasz przyjechał G-klasą w pakiecie Manzory i kupił ten samochód dla swojej teściowej. No i wszystko i jasne. Życie, i wszystko jasne. Kupiłem mamie G-klasę i ona wychodzi i robi... To nie jest chyba G-klasa. Tak jakby jest. Ale pachnie ładnie w środku. No tylko wiesz co, jak oczywiście widziałem to ogłoszenie, widziałem filmik i ubolewałem nad tym, że to jest po prostu ten sam motor fabryczny. No. Że tu nie jest wsadzone jakieś 7 litrów. No, no niestety by się nie zmieściło, ale mamy w opcji turbo kit i robisz 160 koni. Ale wiem, że dalej to nie jest wynik, ale już lepiej jeździ. Bo wiesz, to wygląda, odpalasz i pewnie jest... A to odpal. Aha, są zrobione te? Czekaj. O, wycofuję, przepraszam. Kluczyk to jest od niej. Naprawdę? Tak, i normalnie wszystko działa. To jest od niej. Czyli dziewczynę na barze wyrywasz na to i ona potem przychodzi i mówi... Śmieszne. Jest, nie ma? Ja pierdykam jak w ekupę mojej. Masz, Purple Snake musi być. Jest Purple Snake, proszę bardzo. Ile kosztuje przerobienie takie, wiesz? Wiem, bo robiliśmy to właśnie. Bo wy to robiliście? Tak, znaczy no to robiła nam firma w Dubaju. Nasz kolega Mateusz tym dyrygował. Cały taki pakiet z tym wszystkim, co tu jest, grubo ponad 100 tysięcy złotych trzeba dorzucić do dzimniaka, do bazy. Ale śmieszne, jest trochę takie, że jakbyś podjeżdżał, że się wygłupiasz trochę, nie? Że igrasz z życiem trochę. Troszkę tak. Że wysiadasz pod najpą i ludzie, o, ktoś to ma chyba coś z główką lekko i ty, to jest G-klasa. Jak ktoś ma właśnie fajną, drogą G-klasę, Brabusa, Manzory w garażu, taką wiesz, za dwie banie, no to kupi to za trzy czy no, nawet cztery paki, no tak, jako breloczek dla żony, teściowej, dziewczyny. Znaczy umówmy się, jak masz, wiesz, G-klasę w kwadracie i kupiłbyś to żonie, to wiesz, co nam zrobiła? Zależy jaka żona. Czy ty myślisz, że jestem głupia? Teraz tak, duża G-klasa. Mniejsza G-klasa, nie? To patrz, to teraz jeszcze mam. Duże Porsche Cabrio. Aha. I małe Porsche Cabrio. Kurde, widziałem to chyba gdzieś w internecie. To jest spalinowe. To jest spalinowe na licencji Porsche, produkowane przez Sobiesława Zasadę. Tak, on robił takie. SL też robił. SL są, Audi 80 było, E30 Cabrio też była. Udało nam się ostatnio to pozyskać w takim stanie, wiesz, fabryka.
224 sztuki tylko tego były na cały świat. Obecnie to jest jedna z rzadszych 911 na świecie. I dajecie to w gratisie do tego, nie? Pytanie, który do którego ma iść w gratisie, bo to no kosztuje właśnie 7 dych, nie? No za spalinową zabawę. A na trasę to jest mało wygodne chyba. No troszkę, mało komfortu, ale masz sprzęgło, skrzynię biegów, normalnie, dwa biegi. Aha. I w ogóle jest zajebista historia, bo Zasada miał firmę tam Alfa, Junior Cars i tak dalej. Ona produkowała zamki błyskawiczne, jakieś głupie rzeczy. No i wymyślił sobie, że będzie robił na licencji. Coś jeszcze głupszego. Coś jeszcze głupszego zrobi. I tak, wymyślił, że silnik ma być spalinowy. Dogadał się z Hondą. I tu jest silnik taki jak od kosiarki. Honda G100, bardzo kultowy silnik. Okazuje się, że ma pewne zmiany specjalnie do tych samochodzików. I jest taka anegdota, historia, że Honda powiedziała, że wyśle cały kontener tych silników w Zasadzie. Jeśli jeden chociaż będzie niesprawny albo nie odpali, to w ogóle nie płaci za dostawę, bo się nie mógł zdecydować, jakiego producenta. I Zasada jeden nie wiem, popsuł. Co dalej. Odkręcił świecę trochę. I następna historia. Sprzęgło, żeby tu zrobić manuala, wiesz od czego jest? Z Rometa. Rometowskie polskie sprzęgło jest w Porsche 911. I to jest taka słaba rzecz w tym aucie, bo słabo trochę działa, te biegi tak wchodzą, wiesz. Powiedz jeszcze, że grał w King Size ten samochód. Nadawałby się, co? No. No ale petarda, wiesz. No. No dla dzieciaka super. Tak, tylko weź teraz wsadź dzieciaka, żeby w coś uderzył. Albo dla żony też, nie? To miałem. No a tu powinieneś już, myślę, że powinieneś się kapnąć. Co to jest GT Trója? Bardzo blisko. RS? Marka oczywiście się Porsche? Zdarza. To jest piękne, że po każdej generacji od razu. No ten spoiler by mówił, że to w RS-ie jest, tak? Tak, się mógłby tak nie zna na Porsche. Mówić, jakby był trochę wyższy. No dobra, no odkrywaj. Ale teraz muszę od tyłu zacząć. GTS. Ale skromny kolorek. Jezu. Ojebany! Nie no, wyglądał oszałamiająco. Wygląda jak milion złotych? Wygląda jak więcej niż milion złotych. No właśnie, no. O ja! Podnieśliśmy poprzeczkę. Jezu, to... Pachnie nowością. Pachnie bardzo dobrze. Ale ma flaki czerwone, lubię. Znaczy, ten konfig jest taki trochę dziwny, bo to bardziej pasuje do czarnego. O, widzisz, i lakieru. On był czarny, jak go odbierałem. Aha, jest oklejony. Jest zmiana koloru na żółty po to, żebyś właśnie zrobił takie wow, jak go odkrywałeś. A wnętrze jest lekki burdel. Lubię taki burdel. No miałem kiedyś szóstkę ja taką. Też, no. No, ale wiesz, ma czarne dodatki, więc no, to się wszystko spina. No i ty to rozumiesz. Miał być czarny dach, czarna lotka, bo to jest ten pakiet aero dodatkowy za dopłatą, że nie masz tego wysuwanego spoilera, tylko masz na stałe, prawie jak no w GT3. No i pasuje. Czarne tu dodatki, czarne naklejki, napis Porsche tam na pokrywie bagażnika. No jak macie Porsche z napisem Porsche, to jest... No żeby na pewno było wiadomo, o czym jedziesz, nie? I co, jest po prostu do sprzedania, tak? Nie. Już sprzedane? Nie. Nie jest do sprzedania. Nie jest do sprzedania, zgadnij. Będzie do wygrania? Jest do wygrania. Aha, czyli trzeba kupić e-booka. No dokładnie tak. A, jest kluczyk? Odpali? Odpali, pal. A Krapowicz jest. A ty jeździłeś w ogóle 992? GTS-em? GTS-em nie. A czym jeździłeś? Taką zwykłą 911. Tak. Nie, to się musisz tym przejechać. Taka różnica, bo GTS jest taki bardziej na sport nastawiony. No ja wiem, jest, że ty lubisz taką taczkę, taką ale dechę. Ale nie jest też taka taczka, bo GT Trója to jest taczka. Nowa jest tak sztywna, że nawet ja wymiękam w jeździe na co dzień. No to ten, jak przypomnij mi ten twój kolega od GK, Michał, no. Ten, co kiedyś powiedział, że gdzieś pojechał w góry i lawetą wróciła. Bo tak, wysłałem lawetę, że nie będzie cię wracał. GT Tróją i zawiozłem mu E-klasę na podmiankę, bo powiedział, że tak. To nie na jego plecy. A tu są emocje, a jednak masz jeszcze wygodę taką, zajebiste połączenie, uważam. I za 39 zł, rozumisz, jest szansa, że ktoś sobie to zgadnie. To warto. Słuchaj, to drzewo się przewróciło na to auto, ale niedługo leżało. Myśmy to podnieśli i zrobiliśmy i jest jak nowa. Ty, no powiem ci, że szpachla jest tak dotarta, że... Słuchaj, no, my potrafimy wyszpachlować auto. Świetny samochód, chyba najlepszy, jaki miałem w ogóle dotychczas. Bo takie połączenie i osiągów, jak dla mnie, i komfortu. A komfort, no... No ESA, no to co tu... Komfort jest po prostu nie...
niepodrabialny i naprawdę jeździłem kilkoma autami też lepszymi dzięki czarnej Wołdze i tak dalej. Naprawdę ten komfort, ja nie wiem jak oni robią te zawieszenia. No i jeszcze jak gdzieś ostatnio miałem jakąś trasę do Grójca czy gdzieś, wiesz, takimi drogami krajowymi, to pokazało dychę. 4-litrowej benzynie. No to faktycznie dobry wynik. No i to też jest fajne w tym aucie, że to nie jest Maybach, że tylko z tyłu, ale możesz sobie się przejechać z tyłu, masz masaże z tyłu, co jest bardzo rzadkie. I w nowych SK-ach też jest bardzo rzadkie. Z tyłu nie jest zbyt często, no, faktycznie. Bo teraz jak sobie, tak, jest lodówka i jak sobie wpiszesz na tych portalach motoryzacyjnych i zaznaczysz masaże z tyłu, to nie ma w ogóle tego. Ma, nawet w najnowszych. Prawda, to prawda. Te roletki, teraz są złożone te roletki, to wszystko, ten pakiet full skóry w środku. Jeszcze wiesz, ja lubię takie Rafaelu, no, lubisz, no. Takie budyniowe, wiesz, to wszystko mi się zgadzało. No, no i ten w ogóle, no wiesz jak to jest z silnikami teraz, nie? Hybrydy się zaczynają, tu masz V8. To jest prawdziwe, jeszcze bez żadnych wspomagaczy. Bez żadnych wspomagaczy i to czuć w jeździe, to słychać jak to się rano odpali, to oczywiście nie wyje, ale czuć, że to jest V8. I pojemność jeszcze taka, jak go dociśniesz pod obciążeniem, tak, też jest tak. No naprawdę jest prawdziwe jebiedę. Jest jebiedę, no. A ile masz czasu? Bo ty dzisiaj masz jeszcze torwar, nie? Masz torwar jeszcze. No. Ty, to może cię tam zawiejemy. To są jaja. Rafał dzisiaj ostatni raz na torwarze gra swój najnowszy program. Ósmy torwar, tak jest. Ósmy raz? Ja pierniczę. Wiesz co, ja tylko jedną rzecz jeszcze wezmę sobie z auta. Na proszę bardzo. Poproszę. Z Tesli? No. A widzi... Bardzo porządne auto. Ach, myślałem, że zamkniesz drzwi, ten po prostu pojechał. Ale już pewnie ktoś go tak zrobił kiedyś. Bardzo relaksujące jest to słońce. Człowiek zawsze bardzo korzystnie wygląda, jak słońce uświeci twarz. Tak, tak, jest idealnie wtedy. Bardzo fajny ten samochód. I jak taki próg u nas? Jeśli ma ten lift, żeby się podnosić? Ma, ale zobacz, i to jest właśnie fajne w GTS-ie. GT3 już byśmy przytarli. Jedź normalnie, tak jakbyś jechał S-ą. Zobacz, nic nie przytarło. Oczywiście. Nic nie przytarło. Ale w razie czego podnosisz sobie jeszcze liftem i wtedy wiesz, garaż podziemny, jakieś progi wyższe, jest petarda. A wiesz, co jest jeszcze fajne? Załóżmy, że masz jakiś garaż podziemny, że zawsze wiesz, że w tym miejscu musisz się podnieść, bo inaczej p***olniesz. To on zapamiętuje po GPS-ie, że tu się podnosiłeś i tylko klikasz OK, żeby zapamiętał i następnym razem już jedziesz, on automatycznie pamięta, że w tym miejscu ma się podnieść. Wiesz, to co robi fajne na mnie wrażenie w tym samochodzie? Jadę, nie wiem, trzeci raz może w tej budzie, że ta przestrzeń nad głową, pomimo tego, że to auto jest tak niskie, jest taka duża. Tak, to właśnie się wydaje niektórym, że 911 to taka wyścigowa, w ogóle nie. Tu jest naprawdę komfortowo, jest przestrzeń i tu dodatkowo mamy szklany szyberdach, gdzie jeszcze masz, wiesz, fajnie widno, możesz sobie to zasłonić oczywiście. A mi się targa bardzo podoba, wiesz? No targa to jest ta, też jest piękna. No ile kosztuje taka targa, taka, no, nawet nie w GTS-ie, ale taka zwykła? No targa jest najdroższa z nadwozi, bo masz... Zawsze, tak biorę, nawet jak nie wiem. A tutaj jest napęd 4, tak? Tak, tu jest napęd na 4 koła. Czyli po mokrym też da radę. No i po śniegu, po wszystkim. Teraz mamy zawieszenie normal, a zrobię ci sport. I wtedy czuć, że jest... I te strzały, co? No jest sympatycznie. Ale na fabrycznym wydechu by tak nie brzmiała. No właśnie nie. Bardzo podobnie jest. A ile na fabrycznym. Wydech trzeszczy? Ile kosztuje? No. No tak ze 3 dyszki. No to do Ducati mojego 2 dychy zagra. No widzisz. Z tytanu Akrapowicz. Dlatego nie GTS jest też głośniejszy, w trybie sport ma, a otwiera klapy na tym seryjnym. Tu Akrapowicz trochę daje więcej dźwięku, ale trzeba by sekcję poprzednią z katami sportowymi założyć i wtedy tracisz gwarancję. Nie chcieliśmy tego robić, bo wiesz, wolimy dać auto z gwarancją, no jako nagrodę. Głupio by mnie mieć gwarancji w nowym aucie. No właśnie. A ile on ma koni? 480. To ciuteńkę więcej niż moje jeździe. Ale chyba ciuteńkę lżejsze. Ciuteńkę lżejszy i szybszy. No. Patrz, tryb manual, weź sobie łopatami, zbij łopaty też fajne, aluminiowe. No jest. I puszczasz gaz i te strzały. No, jak dla mnie to jest... O tym mówiłem. No fajne, kurde, fajne, no. Gdzie cię wysadzić? To ja ciebie miałem podwieźć a propos. I w komentarzach, patrzeć, nie katuj mojego auta, jak kupię e-booka, to będzie mój samochód. No i tego ci życzę, drogi widzu. To ja też, bo naprawdę super. Wygraj 911.pl.
kup e-booka, odbierz darmowe losy, a to Porsche 911 już niedługo może być twoje. Cały czas korci, nie? To jest piękne, że wiesz, jedziesz tym autem i kurde, cały czas jest banan na twarzy i cały czas chce ci się trochę tam, wiesz. No i czuć, wiesz, czuć tą jakość tego wykończenia, że to nie jest, wiesz, ulep jakiś i że to jest wszystko z zajebistej jakości rzeczywiście. Tak, nic ci tu nie trzeszcie, to wszystko jest jak marmur, nie? I wszędzie, gdzie skóra, to skóra, ładne przeszycia. Ale to jest naprawdę aluminiowe? No. Takie nie czujesz, że jest takie chłodne, fajne? O, oczywiście. O, zębem możesz spróbować. Nie, lepiej nie. Bo wiesz, to nie jest przypadek, to za to się wszystko dopłaca. Matowy karbon, borduret skóra. Zagłówek, proszę bardzo, z wytłoczonym herbem Porsche. Ty mnie w ogóle nie słuchasz. Słucham, z wytłoczonym herbem RR. I za to wiesz, wszystko, kurde, kupę kasy trzeba zawsze dopłacać, ale możesz sobie właśnie skonfigurować jak chcesz. Jest piękny. Nie? Tylko, że teraz mi powiedz, jedziesz na weekend z pasażerką. Tak. I co, masz tam po prostu i tu walizkę? Masz tam, ale masz bardzo duży bagażnik właśnie, dużo większy niż Ferrari i tak dalej. Bardzo czy duży, to znaczy to dwie kabinówki jest. Włożysz? Dwie kabinówki bez problemu włożysz. I jeszcze na nie coś upchniesz i tu, no umówmy się, że te miejsca z tyłu są dla ludzi bez nóg, bo nawet dziecko ciężko tu umieścić, ale są w razie potrzeb. Ale możesz sobie położyć te oparcia i masz bardzo dużą przestrzeń, nawet na większą walizę tu z tyłu, nie? O, i Bentley przed nami. Bentley, jakieś dziwne blachy. Mm. Ale zobacz, jak te rurki słabo wyglądają, nie? W tych wielkich wydechach. Ale auto super generalnie. Takie Gran Turismo. Tak. A ten mieliście kiedyś, sprzedał się? Mhm. Sprzedał się i to bardzo szybko, za banie chyba 800, 700. Wiesz, to tutaj na Torwarze to jest spoko, bo tak jest ludzko, ale czasami te garderoby w domach kultury, jak tak pojedziesz po kraju, to uff. Najfajniejsza garda chyba jest w Ergo Arenie. Tam jest przygotowana jedna garda, ktoś, jakaś gwiazda, nie pamiętam, jakaś światowa gwiazda grała w Ergo i ma w rajderze technicznym, jak ma wyglądać garderoba. To nie to, co ma być w garderobie, tylko jak ma wyglądać. Kolory ścian, rodzaj kanap i oni zrobili dla tej gwiazdy i już tak została. I zawsze tam jak jeździmy, to jest, kto będzie miał ten pokój, bo jest naprawdę cool. To ty nie masz takiego rajdera, żeby... Nie, ja mam w rajderze wodę mineralną, niegazowaną. Tylko tyle? Półlitrową. No wszyscy nie, no mówią, tam... że patrzę się owi... No nie masz w rajderze, że ma być, wiesz... Coś tam wstawiają zawsze chłopaki do garderoby, ale ja słodyczy nie jem, alkoholu nie piję. To raczej jest tak, jak goście czasami wchodzą do gardy, no to jest, żeby tam nie było, że nie mamy czym poczęstować. Czyli ty tylko nuda, nuda, i... no bo wiesz, jakbym się nachlał dzisiaj, albo wczoraj po występie, to dzisiaj byłbym już, wiesz... No a ludzie liczą, że to będzie tej samej jakości zawsze i... To tak łatwo show, się no. mówi z zewnątrz, a to na pewno po występie proszę, idzie na wódkę i tam jest impreza do rana, do rana, a kolejnego dnia to samo. Potem musisz, się nie? wyśpi do 15, znowu wyjdzie na godzinkę, skasuje na takie Porsche za jeden występ, to wiadomo. To wiadomo, ile tak. kosztuje bilet, ile kurwa. Było osób, no kurde. To musi takim Porsche stąd wyjeżdżać. A to pamiętam, kiedyś była u nas tak, też na Torwarze, z Dzień Dobry TVN ekipa. Mm-hmm. Z kamerą i widziałem rozczarowanie na twarzy tej kobiety, że ona tak szła za nami, szła i weszła i i co robicie tak, jak czekacie na występ? No powtarzamy sobie tekst, rozgrzewamy sobie tam aparat mowy, dykcyjnie, żeby to dobrze brzmiało. A to gdzie ten cały taki świat rock'n'rollowego życia komików? No, to jest mit, to jest legenda, no jaki? No, chyba, że ktoś rzeczywiście tak żyje i tam sobie nie odmawia pewnych rzeczy, no to może tak. Czyli no. telewizora nie wyrzucasz. Nie wyrzucam, bo nie ma okna. Z hotelu może tak, ale z garderoby nie. I ja zacząłem, pamiętam, że ona mówi, no może byśmy coś tak zrobili pod kamerę, że jak się goście przygotowujesz. Ja mówię, to zrobię to, co zwykle, to sobie wyprasuję koszulę. I ona, wyprasujesz sobie sam koszulę? Ja mówię, a kto ma mi wyprasować, akustyk? Wakacje w kamperze jakieś planowane? Koniecznie, koniecznie. Tak? A wy sprzedaliście tego Sprzedał się. Pozdrawiam nabywców. Bajka. Pojechałem na jedne wakacje kamperem. Nie dość, że straciłem całe wakacje na ten kamper, to jeszcze mnóstwo pieniędzy, bo się okazuje, że kamper i karawanik to nie jest wcale taka tania przygoda, słuchajcie. Nie było 100 na godzinę? Nie. Nie było nawet... A ile to można? Lubisz na prawym jeździć? W ogóle. Widzę. Nienawidzę. Z miską powiedzieć, jak on siedzi pełną żygów. Nie za bardzo, nie przepadam. Ale ja powiem ci, że nie mógłbym tutaj mieszkać. Chyba Jezus, jak ja miał tak codziennie... Nie, no dramat to jest. Stać w tych korkach. Na co, w Łodzi w ogóle, nie ma korków? No są niby, ale nie takie, no.
A może on mnie wpuści tym Turanem. Te rebusy są cały czas? Tak. Jak współpraca? Bardzo dobrze. A, bo się nagrywa. To jest doskonale. No, wiadomo. Mogę tu? Tak. No nie, no fajne, no fajne. No jest to. No jest fajne, no kurde, no. Chciałbym powiedzieć, wiesz, jak taki gadacz, że no to nie, no nasze drogi, no fajne, kurde, no fajne. No właśnie to, kurczę, gówno prawda. Wszędzie tym pojeździsz. Nie ma, że to tylko na autostradę, na tor albo na równy asfalt. Zobacz, jedziemy. No właśnie sobie. Na autostradzie to nuda. Nuda, musisz mieć zakręty, musisz mieć, wiesz. No nie, no prowadzi się jak po sznurku, to jest fenomenalne. A, tu jest opcjonalna też skręt na tylna oś. Aha, to też czyli on sobie dokręca. Też sobie ją, wiesz. Jak w S-klasie. Jak w S-klasie, dokładnie. Nie kupuj e-booka, żeby nie było, że wygrasz. Bo wiesz, co będzie. Nie możesz wygrać. Nie możesz jej wygrać. Ty nie możesz. Każdy może wziąć udział, wejść, a ty nie możesz. Ty nie bym prosił, żebyś, wiesz, mimo wszystko. Ale moja mama może, ty też nie? Że ja z mamą przyjadę odebrać auto. Kurczę. Też średnio to będzie wyglądać, tak? Będzie średnio. No dobra. Czyli moja rodzina nie może kupować waszego e-booka. Według prawa może, ale wiesz. O, patrz, pan cię chyba pozna. A jak? Dzięki. A to nasz kamera karta tu wiedzie? Z nami. No chyba tak, przykleił. Dobra, zmieścił się. Ty, to właśnie, to teraz specjalnie dla was pokazujemy wam kulisy Torwaru. O, widać, że tak się wjeżdża, tak szeroko. Dawaj na scenę prosto. Będziemy mogli tu z tobą wejść? Tak. Ja pierdzielę. Proszę bardzo. Ale się teraz wydało! Ja pierdzielę! Ale się teraz wydało! Co tu się dzieje? Ale się wydało! Czyli jednak. Wszystko. Zobacz, ile tu jest? No. Z 5 koła. Albo więcej. Mhm. I co ty z tym robisz? Wlewam do wody i wypijam, bo to jest kreatyna. Aha. Okej. Okay. Teraz wam zdradzę tajemnicę moich występów i tej energii. Kreatyna. Dwa. Rozpuszczasz to w Red Bullu? Sześć. I można. A i dlatego tak skaczesz po scenie? Można. I to czeka na gwiazdę wieczorem. Ja pierdzielę, to faktycznie jestem w szoku. Tutaj lotek, tu jeszcze nie ma, bo tu przyniesie taki prosiak pieczony wielki, kręcony. Jest też dmuchane jacuzzi, farelka. No ale zestaw podobny. Zestaw tylko, podobny. Że ten zestaw jeździ z nami, powiem ci, że chyba od początku trasy. No dokupują Red Bulle i wodę, nie? Mhm. Chodźcie na arenę. Tu jest to wyjście na egzekucję, tak bym rzekł. I to wszystko tym wielkim tirem za tobą jeździ po całej Polsce. No. No i tu o, jest... już coś piknęło. Tak, bo zaraz dotknąłeś, dlatego. Już ci nabiło. Jak taksometr. No i tutaj o, proszę bardzo, podpisane. Każdy ma swój. Bo tam masz poustawiane, wiesz, audio. Aha, okej. Okay. No i patrz, tutaj... jakie kulisy, Rutek. I tutaj masz... Soban, Rutek, patrz. Patrz to jest. Patrz. Patrz i ucz się, powinno być napisane. I tutaj masz na największy skór żołądka, bo to jest ten moment, że słyszysz, a teraz przed wami, proszę, poczuj się. O kurde, jestem paczesiem. Poczuj się. Ja pierdzielę. Witajcie, Torwar. No i masz mikrofon i godzinka. Proszę no bardzo. Proszę, zabaw. Zabaw. Ja pierdzielę, to dopiero teraz widać, jakie to jest, wiesz. Kurde, trudne. Jaki szok. Nie, no to ci powiem, że a? Inaczej sobie to wyobrażałem. Myślałem, że tu wchodzisz i jest tak... Jakoś tak... Łatwiej się z tamtej strony ogląda, nie? Dużo łatwiej. Dużo łatwiej. To nawet te niewygodne krzesełka na Torwarze to jest pikuś, nie? W porównaniu do tego, co ty tutaj musisz przeżyć. Kurczę, nie jestem pod mega wrażeniem, jak to wszystko wygląda. Ja właśnie wyjeżdżam z zaplecza hali Torwar, a ty możesz teraz wejść na wygraj911.pl, kupić e-booka, zgarnąć darmowe losy i wejść do gry właśnie o ten wspaniały samochód. O, tunel. Nie mogę się opanować. Dobra, ostatni tunel.